Roxan, dzięki, że byłaś fajnym memem. Widzimy się na wszelkich stronach typu Rule 34. Panie Grubasku, ja do tej pory pamiętam, jak mnie pan na dzień dobry obczaił. Aż dałem tytuł odcinka Wszyscy obczają Eve. Ten odcinek się zaskakująco dobrze obejrzał, jak na mój kanał. Także dzięki. Kaja, przepraszam. Dzięki wam wszystkim. Eve, out. And Adam? I haven't had any contact with him since then. Czyli lecimy teraz, się okaże, że Zion jest rozwalony. What do you think happened? I wonder if something happened to him and Zion. Could it be? Yes? Atak Nitiba na Zion? Come on, we've got to hurry. Ale to ty już jesteś w stanie normalnie funkcjonować po tym, jak miałaś prawie umrzeć? Wyłączyłaś się, zanim wylądowałaś, zdążyłaś już załadować baterię i się włączyć? My goodness. Zion. O, tego się spodziewałem, mniej więcej. No wow. Jak spadła, jeszcze myślałem, że nie ma szczęki, bo wybrali taką, która ma. We have to go down. No mogliśmy zawrócić w sumie mu pomóc, by się uprzeć. Swoją drogą, wydaje mi się, że jesteśmy w całkiem zaawansowanej fazie tej gry i zastanawiam się, jaki moment sprawia, bo była mowa o tym, że tutaj mogą być jakieś decyzje wpływające na Eve i zakończenie. Nie wiem, czy ich nie wycięli. Bo tak naprawdę podjąłem tylko jedną decyzję, to na początku. Okej, I'm going. Be careful, Lily. Dobra, lecimy. Ja to cały chodzę już po tej walce, ale to było dobre, ekscytujące i ta muzyka, i te wybuchy, i potem ten wielki Nitiba. Dobra, ale chwila na naprawy, nie? Skillki nie potrzebuję, ale, o właśnie, zupełnie amunicję. Ale tylko zwykłą, nie, a ja potrzebuję każdej innej jeszcze. Dobra. A jak mam tych? Dawaj, trzy. Mam dużo pieniążków. Lecimy. Oho. No, Zamuraj nie przeżył tego za bardzo dobrze. Monster! O, co to za monster? Zuki! Itachi? Wiem, no nie chcę cię wyciągać z grobu. Ale to ewidentnie twój Sharingan zrobił, nie? To jest ten alfa. No tak, zapomniałem, to nie były kruki, tylko... You killed Taki. Tak, to on zabił Taki. And now destroying Zion. Why? What is all of this for? Eve, you're late to the party. Och, ty gadasz! How does it feel to be responsible for the fall of Zion? Odpowiedzialny? Bo co, bo nie przyszedłem tu? What? You can speak. In spite of everything, I do wonder why he chose you instead of me. What? I've already proven this much, but why? Co? He. What are you talking about? You're a little on the slow side. I won't let you anywhere near him. There will be nothing. A, okej, czyli ten prorok był z jakimś skurwolem, tak jak mówiłem na samym początku. Że generalnie miał jakieś śmieszne plany. Niezidentyfikowany Nitiba. A nie nazywaliśmy go wcześniej jakoś? Matko, ja dopiero dwóch bossów pokonałem, co wy mi robicie? No dawaj. O, wkurzył się. Okej. Okay.
O, nie w tą stronę. Fuck. To wszystko? Umiesz tylko szczekać? Ptaszku? Pokaż, na co cię stać, bo mnie nudzisz. No. Power up. Wow. Okej. Wow. Tak w środku combo? Fajnie. Może jesteś warta zabicia. Jesteś warta poćwiartowania. Niezidentyfikowany Nightseeba. Zejdź. Wow, 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 wow. Wow! Tak bez ostrzeżenia? No wiesz co? Jak chcesz się ze mną bawić? Kiedy nie wiem, w co gramy? Chodź tu. Chodź tu. Taki! Przywitaj się z dziewczyną, którą zabiłaś. Jak to jest? Zabójcze umiejętności. Niektóre potężne Nightseeba używają umiejętności zabijających natychmiastowo. Okej. Ale mi to kiepsko poszło. Kolejny power up? Dawaj, to jeszcze potrafisz. Nice try, Tachi. Co robisz? Nie będziesz wykorzystywał kolejnej kombinacji. Nie ma takiej szansy. No! Ej, ej, ej! Zrobiłem to dobrze. Dobra, mniejsza już. Nie jest moment na to, żeby się tym przejmować. Wow. No użyj, użyj pompy. Dużo życia ma ten ptaszek. Chodź tu, ptaszyno. O, o. A, jestem przy ścianie. Mam cię. Okej.
Trafiona. Dobry. Odwet. Dobra, teraz nie mogę się skupiać na zbijaniu jej paska, bo odwet i tak robię, jak tylko ona wykona ten atak specjalny. Dobra, mam na wszystko. Co tu się dzieje? Ona cały czas będzie teraz strzelać żółtymi? Giń. Chcesz zostać zabita przez takich? Co ty na to? Chyba najlepszy pomysł, na jaki mogę wpaść, co? Niech taki cię zabije. Wykończy cię ta, którą zabiłaś na samym początku gry. Strzałunia. Ładny uśmiech mi. Robimy jej. Jeszcze. Tak. Wyrwij jej ten kor. To jest najcudowniejsza dekapitacja tej gry. Mola. Zdychaj. A human? O, mogłem się tego spodziewać, jak mnie mógł cię wybrać. Familiar. Wait, Raven from the Legacies. You're right. She's the one who left the records. Ma sens. Seems as though I've been exposed. She disappeared. Czyli dlatego mógł Orkal mógł ją wybrać. Mógł ją wybrać, bo... Are you all right? Go to Orkal, not me. By that hyperdrive. Wejdźcie w nadświetlną, uciekajcie stąd. Przepraszam. Wiem, że czasem psuje nastrój. No ale jestem tak naładowany teraz energią po tych walkach wszystkich. No tak mnie nosi. Ja bym sobie porozwalał jeszcze jakieś tłumy. A nie szedł tak po prostu. Coś ciekawego? Rdzeń broni. Ulepszenie mam. Prędkość ataku, trzeci poziom, tak. Proszę. Stałe przy kombinacji ataków. Dawanie bety, nic ciekawego. Kombinezon nowy mam. Mi o tym nie wiadomo. Dobra, Iwa, lecimy. Sto obrażeń to nie jest dużo obrażeń. Tam lepiej już procenty przytulać. Ale ja teraz podwyższyłem sobie krytyki i dałem sobie ten kręgosłup do krytyków też, więc na tym mi zależy bardziej. Nie wiem, na ile te krytyki tutaj działają. Tutaj nie zwróciłem na to aż tak uwagi. You've arrived just in time. You. Orko, your body. This is who I really am. What? I'm not human. The
first ever fusion between an Andro Eidos and a Nitiba. Wow. I am the first of the Alpha Nitibas. But then... Właśnie... In the past, I slaughtered countless humans. I was left for dead after the colony extinction. But humans found me and saved me. Dlaczego? Ach, okay. It was the moment when I lost all reason to fight. After sealing the power of the Alpha, I gathered all the survivors I could and built Zion. Jeżeli właśnie to, co, to o czym rozmawialiśmy wcześniej. For my sins by protecting them, building a home for them, a safe place. I tried to conceal my identity for as long as I possibly could, but Raven had to be stopped. Mm-hmm, czyli te hiperogniwa spowodowały, zbieranie tych hiperogniw ściągnęło tutaj Raven. Yes, except for one. We lost it. In space. Out in space. I see. Thank you. Thank you for giving my life purpose. At last, four cores are here together. To nie mogłeś tego zrobić? No dobra, wtedy byś zginął. Powiedzmy, nie chciałeś wtedy jeszcze zginąć. Nie miałeś tego w planach, tak? W sumie dalej nie wiemy, co z Adamem, generalnie. Trochę wywalony w tego Adama to wychodzi. Here, this is the master core. Take it and meet the elder Nitiba. The rest is up to you. Nieźle. Skoro nawet Orgal był w stanie... No to rozumiem, że on zrobił to, co próbowały zrobić te Nitiba, które spotkaliśmy po drodze do windy orbitalnej. Czyli podłączył się do systemów, do tej całej mawki. Bo ratowałaś im tyłek, po prostu ci nie było wcześniej. Dokładnie. It's only because of you and Lily that we're still alive. Dokładnie. Thank you. Don't worry about Zion. We can rebuild it better than ever. W sumie to większość rzeczy wygląda, jakby dalej działała, Everyone. Przykro mi. Thank you. Mam nadzieję tylko, że dalej masz nożyczki, bo muszę zmienić fryzurę. I'll go ahead and prepare. Dobra, zacznijmy od ciebie, Roxanne. I see the savior of Zion is here. What an honor. Maybe you don't know yet whether you'll become the savior. I see you've heard the rumors. Hearing rumors? No, w sumie to co ona robi, nie? Sprzedaje informacje. I am the rumor, Angel. So, what brings you here, Angel? No, mogę skorzystać ze sklepu. O, strój. Jesus. No to jest, mieliśmy coś podobnego założonego, tylko to jest jeszcze bardziej odkrywająca wersja. Informacja oaza. W połowie XXI wieku Zipan znalazł się w strasznej sytuacji, w której zmiany klimatu stały się nieodwracalne z powodu wprowadzenia jedynej neutralności węglowej.
Ludzkość musiała poradzić sobie z katastrofą, do której sama doprowadziła, budując system oparty na terraformacji, mając na celu poprawę stanu środowiska. Częścią systemu stały się podziemne obiekty transportowe i komunikacyjne, nazwane potem macierzą. Macierz pomogła w walce ze zmianą klimatu, jednak gdy doszło do zagłady, kolonii stała się śmiertelną pułapką. Położone głęboko pod ziemią obiekty nie mogły się równać ze stałym gruntem. Chwilę po tym, jak na ziemię spadł pierwszy moduł kolonii, macierz runęła i trzęsienie ziemi pochłonęło cały świat. Ale świat jest pełen ironii. To dzięki starej macierzy powstała oaza na wielkiej pustyni, pełnej popiołu, pyłu i ceramicznych odłamków. Woda wypływa z zatopionych podziemnych obiektów i rozlewa się po okolicy. Jeśli tam pójdziesz i zobaczysz to na własne oczy, zrozumiesz, co to za miejsce i co możesz tam znaleźć. Już tam byliśmy. Nauczyli mnie tam łowić ryby. Megakorporacje chciały utrzymać skuteczny monopol w swoich gospodarkach. Kluczem do tego była logistyka. Energia i surowce, wytwarzane i montaż wytwarzanie i montaż, produkcja i konsumpcja. Wszystkie te elementy rozsiane po całej Ziemi i orbicie musiały być połączone w jedno i odpowiednio zarządzane. Nie umiem czytać. Właśnie wtedy tworzono globalny system realizacji zamówień. Na Ziemi ważną rolę odgrywały hiperciągi. Jak sama nazwa wskazuje, to ogromne ciągi, które służyły do transportu towarów z dużą prędkością. Wewnątrz ścian umieszczono magnetyczne tory lewitacyjne, które umożliwiały platformom towarowym przemieszczanie się we wszystkich kierunkach. Widok dziesiątek tysięcy platform towarowych mknących niczym pociski musiał być wspaniały. Podobnie jak inne pozostałości z przeszłości, hiperciągi są obecnie w ruinie. Mówi się, że niektóre odcinki wciąż działają. Plotka głosi, że wejście znajduje się na zachodzie Wielkiej Pustyni. Możesz za ich pomocą wszystko przenieść się w dowolne miejsce na trasie. Ryzykujesz jednak oberwanie walącym się złomem. Okay. I have to go now, Roxanne. Yes. If everything goes well. Maybe some light will find this place of destruction, right? Angel, I hope you'll work this hard for my next business, too. Goodbye. Ale ta dziewczynka to jest, Angel. Nie? To nie jest ta, która była taka zadowolona, że spotkała anioła? Nice. Hello. Kaja! Angel. Ja chcę cię jeszcze zobaczyć, Kaja. Serio. Serio, chcę cię jeszcze spotkać. I'm sorry. If only I hadn't been so late. It's all right. At least I still have my memories of her. We're going to get through this together. That's what mother's fear. No, that's what my sister would want. Kaja. Angel, please. You mustn't lose your strength now. Especially if you're about to fight a very powerful Natiba. Potężniejszy niż to wielkie coś w kosmosie? Yes. The elder Natiba. The root of all of this. No właśnie pytanie, jak do tego podejść, nie? Zobaczymy, co on będzie miał do powiedzenia. No bo jeśli Orkal był naturalną ewolucją Natiba, po tym jak dostał pełną świadomość... Okay. To może okazać się, że Elder Natiba będzie miał coś ciekawego do powiedzenia. No ale będzie musiał bardzo się postarać, żebym go nie zamordował, nie? Promocja! Lubimy promocję. No nie wiem, czy kosztuje mnie coś pieniędzy zmienianie fryzury? Kupiłem te pompy... na potrzeby, nie? Zwiększa obrażenia krytyczne? Nie, bo to nie jest to samo, to... Tak, plus 15% obrażeń krytycznych, to nie jest to samo. Dobra, ale teraz tak, czas się przebrać. Kurczyki zaraz dobiorę. O, ty jeszcze masz coś fajnego do powiedzenia? Kim ty jesteś? Tym od Buddy? Welcome, Angel. Zion has made many sacrifices. But Angel, you made sure that it wouldn't fall. We'll bounce back. There are survivors. And there's always the hyperdrive.
Though it might take a bit of time. Miecz na koniec, czerwone włosy. Adam i tak nie żyje. Nie wiadomo, co się stało z Adamem. Adam zaginął. Nie mogę już za bardzo po Zionie sobie pochodzić. No cóż. Roxanne, chcę powiedzieć, dzięki, że byłaś fajnym memem. Widzimy się na wszelkich stronach typu Rule 34 i jak będziesz potrzebowała mi dać jakieś info, to pewnie. Wydajesz się niebezpieczna i pewnie bym cię widział z Eve. Kaja, zostawię cię na koniec. Panie Grubasku, ja do tej pory pamiętam, jak mnie pan na dzień dobry obczaił. Aż dałem tytuł odcinka Wszyscy obczają Eve. Ten odcinek się zaskakująco dobrze obejrzał, jak na mój kanał. Także dzięki. No i trochę za mało fryzur, popracuj nad skillem. Przydałoby się więcej fryzur. Kaja. Uwielbiam cię jako postać, jesteś super słodka. Przepraszam, że nie udało mi się uratować twojej siostry. Jedne co mogłem zrobić, to ją pomścić. No nie wiem. Jeśli będę mógł cię jeszcze zobaczyć, to chcę. Bardzo chcę cię jeszcze zobaczyć. Dzięki wam wszystkim. Widzimy się w następnym życiu. Eve out. Puszki. Nic, żadnych specjalnych rzeczy nie dostałem za puszki. Ile mi brakuje, żeby dostać jakąś nową wodę? 28, aha. A ile mam? 25. Spoko. Dobra. Możemy spokojnie lecieć do kolejnej misji. I suppose so. Now that we have the master call. Although I am worried about Adam. Same here. He's not in Zion. Where do you think he could be? Pewnie w korze. Ktoś go tam zabrał. Happened to him on the way here. I mean, it's not like the bike's battery would have died. Wait, the bike. Yes, the bike. Why didn't I think of that? Można go zlokalizować po motorze? Lucky for us, Adam's bike is outfitted with a tracking device. No chyba że wybuchł. He installed it just in case he has to abandon his bike. Lily, can you find out where it is? Of course. Shall we get going right away? Ostatnia rzecz. Robię cosplay Eve, słuchajcie. O matko, jakie brudne. Dobra, trudno. Ale tak, posiadam parę okularów. Zazwyczaj ich nie noszę, bo potrzebuję ich tylko do dłuższej pracy przy komputerze, ale we wtorki siedzimy tutaj 7 godzin streamując, więc może czasem będę je nosił. Będę potem zwracał, w sensie potem montując będę zwracał uwagę, czy mi się podoba, czy się sobie podobam w tych okularach, czy nie, bo szczerze to mam je od tygodnia, więc. Ale Eve zawsze ubieram w okulary, więc sam też dzisiaj będę w okularach. Lecimy. Final mission, Eve. Gotowa? Cieszę się. Let's go. It's going to be difficult to pass with the tetrapod from here on. This is. Yes. It's the path that leads to the nest. Eve. You've probably noticed by now, but the bike signal is coming from here. W ogóle mnie to nie dziwi. Something. Dokładnie tego się spodziewałem. Right. Ja się nie zdziwię, jak się okaże, że Adam w ogóle nasłał tą ptaszycę. Lily, are you really going to go with me? I just want to help in any way I can. Especially after all you've done for me, Eve. No to steruj dronikiem. We might encounter the Elder. That'll be even better. This exosuit, it's really something. Ale
Potrzebuję cię, żebyś strzelała. Ten dronik. Ja muszę mieć karabin. A, i tak będę miał karabin. To sterujesz dronem z wnętrza tego egzokombinezonu? Och. Nice. Gdzie w ogóle? Ale ładne są te włosy. Aha, pustkowie to jest. Nice. To było zamknięte? Czy ja tu nie zabłądziłem? Let's take a look around. Blum, blum, blum. There's a legacy. It's another record from Raven. The one who attacked Zion. I'm afraid of what else it might reveal. Ja nie. Ja jestem mega ciekawy. Dawaj. Powiedz coś ciekawego. Boję się trochę, że będzie quick time event, a teraz puściłem sterowanie. Day 109 after the second dive. Legacy account Raven. This will most likely be my last record. Dawaj. Didn't we praise Mother Sphere by calling her the mother of mankind? No, była matką. Mother Sphere is the immutable being who saved mankind from ruin and has given us both life and a cradle. Ten cradle to jest... But the peace we enjoyed in the colony was only made possible because of the blood on our mother's hands. No, to, że zabiła biologicznych ludzi, tak? Started by Mother Sphere grew into a war. Tak. A war in which mankind paid a terrible price. Tak. A potem się zmieniły w Natiba. Pamiętam. Dokładnie. Dobre podsumowanie. Co? To prevent the colony's contamination. No to mówiłem o tym w sumie, ale... Mother Sphere destroyed the orbit ring and with it 30 of its space modules. The remnants of the orbit ring fell to the ground, causing a catastrophic wave that swept the earth. Civilization as we know it came to an end. Look around you, a planet where only Natibes remain. Remember, at the beginning and the end of the final war is Mother Sphere. A ta matka sfera przy okazji zniszczenia kolonii nie zginęła też? We were just pawns on a twisted chessboard. No tak, to już zrozumiałem. That's impossible. Raven is delusional. It's the Natibas' fault the Earth is in ruins. We're not just machines someone created. Right? Eve, please, tell me I'm right. Trochę nie może, nie? Po tym wszystkim, co przeszliście, już pomijając te zapisy Raven. Pomijając zapisy Raven, no już wiele rzeczy samo się okazało, nie? To, co ona mówiła, jest w dużej części prawdą, patrząc po tym wielkim Alfa Natiba, który był w jedynej windzie orbitalnej, jaka została. Więc albo ona bardzo dobrze składa historię, żeby nas wkręcić, albo... Adam i Raven? To będzie dobre. Szczególnie, że on jest, że ten motor jest cały. Nic z nim nie jest nie tak. O matka, jakie wejście. Ale to też wygląda jak arena do walki z bossem. Can't wait!